Aż trudno uwierzyć w to, że wczoraj Donald Trump nieomal padł ofiarą kolejnego zamachu na polu golfowym Trump International Golf Club w West Palm Beach na Florydzie. FBI potwierdziło, że zdarzenie jest badane jako próba zamachu na byłego prezydenta. Jak dobrze wiemy, jest to już druga próba tego typu w ciągu zaledwie 2 miesięcy. Według raportów napastnik znajdował się od 300 do 500 metrów od Trumpa. W momencie zidentyfikowania zagrożenia agenci natychmiast oddali strzały w kierunku napastnika, jednak nie jest pewne, czy podejrzany zdołał wystrzelić w stronę agentów. Ujawniono, że po strzelaninie w pobliskich krzakach znaleziono karabin w stylu AK-47 z celownikiem, a także 2 plecaki przymocowane do ogrodzenia. W jednym z plecaków znajdowała się kamera GoPro, sugerując, że napastnik chciał sfilmować swoje działania. Świadek incydentu zauważył podejrzanego uciekającego z miejsca zdarzenia czarnym Nissanem, a dzięki szybkiej reakcji policji udało się zatrzymać pojazd na autostradzie w sąsiednim hrabstwie. Ostatecznie Trump pozostał nietknięty, a zarówno teren pola golfowego, jak i siedziba jego kampanii wyborczej zostały zamknięte w celach bezpieczeństwa. Były kandydat na prezydenta Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris natychmiast zostali poinformowani o incydencie, wyrażając swoje zaniepokojenie i potępiając przemoc polityczną. W wyniku tego incydentu FBI rozpoczęło śledztwo, aby wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia i ustalić motywy działania napastnika. Zaistniała sytuacja wywołała szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa byłego prezydenta. Szczególnie ze względu na fakt, że jest to już drugi zamach na przestrzeni 2 miesięcy. W amerykańskich mediach krążą rozmaite teorie odnośnie tego, dlaczego ktoś czyha na życie Donalda Trumpa. Jak myślicie? Czy są to jedynie odosobnione przypadki zaślepionych nienawiścią osób? Czy może coś innego? Tak jak zawsze zachęcam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.